Nie cierpij. Mają za dużo oczu, wiesz? Czekaj! To on. Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. Ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Twoja siostra, Gerdur, prowadzi tartak w Rzecznej Puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się smoka. Widzisz te ruiny? To czarny głaz.
widziałam smoka. Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał. Więc czegokolwiek zabraknie. Najsmira. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Oto wszystkie potrzebne materiały. Mam też lepsze rzeczy do roboty Śmiało. Niż słuchanie twoich bajeczek. Zobaczysz. Pierwszy raz w Rzecznej Puszczy? Ralof? Skąd go znasz? Jeśli Ralof naprawdę jest twoim przyjacielem, to chętnie ci pomogę. Ale odpowiedz na moje pytanie. Skąd go znasz? Smok! W Helgen? Niemożliwe. Choć... to wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. Nie wiem, czy... jest coraz gorzej. Jarl musi wiedzieć. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Gerdur! Bracie, na litość Mary, jesteś bezpieczny. Twój przyjaciel opowiedział mi o Helgen. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wejdziesz do miasta. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza.